Hiłos, jestem z Kefi. A to jest paczuszka z Chin. Wiecie, co jest w tej paczce? Nie wiecie? No dobrze, to do zobaczenia w następnym odcinku. Nie no, żartuję. Otwórzmy tą paczkę. Znaczy, ona jest otwarta. Mamy duże żabki. Cena, z tego co pamiętam, było chyba 5 zł za parę. I dzisiaj zrobimy sobie kabelki do samochodu. Przewody samochodowe. Troszeczkę to jest krzywe. Ale ujdzie. Spoko. Czy ten nit nie jest w ogóle... Nie, jest taki zapracowany, ale trochę słabo. Czy to nie wypadnie? No nie wypadnie. Przewody mam tutaj. Takie po 4. Grubszych nie miałem, a mam takie, więc użyję ich. A nie potrzebuję też jakichś długich, bo mam taki mały akumulator po prostu, który kładę obok i starcza w zupełności. Więc to będą do niego. I niebieskie minus. Sposób. Trochę izolacja się rozbebeszyła tutaj, ale nikt tego i tak widzieć nie będzie. I taki jest minus dawania paru przewodów zamiast jednego. Ok. O, teraz wyszła ta nierówność. Trochę. O, się przydała ta osłonka. Nic nie mówicie. Nikt nic nie mówi, że osłonka jest potrzebna. Nikt mi nie pomaga na tym YouTubie. Nawiązania do świąt. Nikt mi nie pomaga w tym domu. Okay. Nie, tutaj też damy. Mamy. Takie. Druga strona, kolejna.
Okej, teraz przyklejmy to. Okej, kabelki gotowe, no nie ma tu co nie działać, są zrobione, najlepiej było po prostu mieć też po prostu pojedynczy przewód i tam go przelutować, ale no ja nie miałem, miałem pojedyncze, takie pojedyncze, starczą w zupełności na sam rozruch, tu było na tyle, więc pa pa, heju. Tell me you're no good. I'm brushing away, do you, the weight of you, of my shoulders.